decyzje są nie do ominięcia. Tak naprawdę wszystko w naszym życiu dzieje się poprzez to, że decydujemy o czymś. Chcemy tego albo tamtego. Potrzebujemy tego lub tamtego. Definiujemy te rzeczy. Ludzie chcą w życiu różnych spraw, ale tak naprawdę potrzebują wszyscy miłości. Ludzie potrzebują miłości. Jest takie przysłowie, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Coś ci powiem. Jak nie wiadomo o co chodzi, to o miłość chodzi. Tak naprawdę chodzi o miłość. Chodzi o to, żeby doświadczyć realnej Bożej miłości. Ludzie są poodrzucani przez problemy w małżeństwach. Są potem poodrzucane dzieci. Jesteśmy poranieni przez różne sytuacje. Wielokrotnie zwalamy te rzeczy na Boga i mówimy, o to Bóg, nie, coś ci powiem, to nie Bóg. Bóg nie ma nic wspólnego z żadnymi poranieniami, z żadnymi traumami, z rozłamami w małżeństwach, z nieszczęściem, z odrzuceniem, z patologią, biedą i chorobą. Bóg nie ma nic z tym wspólnego. Słowo Boże mówi, że kto przychodzi do Boga, musi zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze uznać, że On jest, a po drugie uznać, że jest dobry, że wynagradza tych, którzy przychodzą do Niego. Drodzy przyjaciele, ten kraj nazywa się chrześcijańskim krajem. Prawda jest taka, że to kraj ateistyczny. Ludzie tutaj nie wierzą w Boga. Ludzie wierzą w system religijny, ale nie w Boga. A ja dzisiaj mówię o żywym Bogu. O tym, że Jezus umarł za Twoje grzechy, że On wstał z martwych. Że 2000 lat temu uwolniona została potężna Boża moc do tego stopnia, że ludzie wyszli z grobów, tak mówi nam Biblia. To nie jest mała sprawa. To nie jest mała Bozia. Ludzie uczą dzieci, pomódź się, dziękuję Bozi za papusiu i proszę Bozie o zdrówko. To nie jest żadna Bozia. To wielki, potężny Bóg, Pan Panów i Król Królów. On stworzył niebo i ziemię. On, to On pstryknął i powstał wielki wybuch, przyjacielu. Ludzie mówią, skąd wielki wybuch? Ja mówię, bo Bóg pstryknął. Bóg, On był od zawsze. On był przed wszystkim i będzie po wszystkim. Rodzi się teraz pytanie, czy Ty podejmiesz decyzję pójścia za Nim? Czy podejmiesz decyzję? Czy powiesz, Boże, tak, chcę Ciebie poznać. Tak, przyjacielu, Boga można poznać. To nie figura, to nie obraz, to nie system religijny. To nie są zasady i reguły. To nie jest przestrzeganie pewnych spraw. Bóg jest osobą i chce poznać Ciebie jako osobę. Zawołaj dziś do Niego, powiedz. Powiedz, Jezus, chcę Ciebie poznać. Powiedz, Jezus, potrzebuję Ciebie. Powiedz, Jezus, pragnę Ciebie. Nie wstydź się tego. Mówi On dzisiaj wieczorem na swoim łóżku i powiedz, Jezus, potrzebuję Ciebie. On przyjdzie do Twojego życia. On przyjdzie zawsze do szczerego, złamanego serca. I zacznie robić cuda w Twoim życiu. Bóg jest Bogiem cudów. Ja wierzę w cuda. Nie wierzę w resocjalizację, nie wierzę w readaptacje społeczne. Wierzę w cuda. Byłem mordercą, dealerem narkotyków. Człowiekiem, który absolutnie miał pojechane w każdej dziedzinie życia. I też swoją nienawiść, którą miałem wewnątrz siebie, wyrzucałem na innych ludzi. Krzywdziłem ludzi, niszczyłem ludzi. Napadałem na ludzi. Ale kiedy złamałem swoje serce przed Bogiem, kiedy uklęknąłem przed Nim, powiedziałem, Jezus, to On przyszedł i On przyjdzie dziś do Ciebie. Zawołaj do Niego. On Cię wyprowadzi z grzechu. On Cię wyprowadzi z kanału. On Cię pobłogosławi. Czy to znaczy być pobłogosławionym? To znaczy być szczęśliwym do maksa. Nie musisz już skakać z łóżka do łóżka, żeby być szczęśliwą. Dziewczyny, słyszycie? Nie musicie skakać z łóżka do łóżka, żeby być szczęśliwymi. Możecie znaleźć szczęście w Bogu. Ludzie, nie musicie się upijać, żeby być szczęśliwymi. Można być pijanym Duchem Świętym. Przyjdź dziś do Boga. Na placu Wolskiego 1, w budynku dworca na drugim piętrze o godzinie 17. Będziemy manifestowali Bożą moc. Przyjdź dzisiaj, weź prawdę. Prawda Cię wyswobodzi. Nie zostawaj w swoim małym miejscu. W małym miejscu nieszczęścia, w małym miejscu patologii. W małym miejscu własnej sprawiedliwości. Słowo Boże mówi, że nasza ludzka sprawiedliwość jest jak plugawiona szata przed Bogiem. Przyjmij tą prawdę. Przyjmij tą miłość. Tą potężną miłość. Weź dziś swój cud. Przyjaciele, jeżeli teraz do któregoś z Was dociera to, co mówię, podejdź do nas. Może chcesz, żeby się pomodlić o Twoje sprawy.
Widzimy, jak ludziom znikają raki, jak ślepi widzą, a głusi słyszą. Widzimy, jak wydłużają się nogi na naszych spotkaniach. Widzimy potężną Bożą moc. Bóg jest Bogiem mocy. Przyjdź! Pomodlimy się o Ciebie, a Twoja choroba zniknie. Przyjdź! Zobacz, co się staje. Może borykasz się z nałogiem. Przyjdź! Bóg chce zamieszkać w Tobie i dać Ci moc przeciwstawienia się nałogowi. Może siedzisz w religii i codziennie się maltretujesz, jakim jestem biednym grzesznikiem. Coś Ci powiem. Bóg chce, żebyś stanął z podniesioną głową i powiedział: dziękuję Ci, że jestem Twoim synem czy Twoją córką. Bóg chce, żebyś żył godnie. Na tym podłym świecie można żyć godnie. Można nie iść na kompromisy. Można być odważnym człowiekiem. Można nie bać się. Małżeństwa mogą być zjednoczone i mogą trwać aż po chlub. To jest możliwe. Dzieci mogą być szczęśliwe. Można mieć pieniądze, nawet jak recesja jest w kraju. Można być zdrowym, silnym. Bóg Ci to może dać, ale musisz chcieć wziąć, a nie kwitnąć w swoim krajdołku nieszczęścia. Wyjdź stamtąd! Wyjdź! Przyjdź do Jezusa! On czeka na Ciebie. Weź Twój cud dziś!